Sektor tajemnic. Witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek. Podróże w czasie. To temat, który nas fascynuje od wielu lat. Zajmują się nim najtęższe umysły naszej planety. Jednym z pierwszych, który zastanawiał się nad problematyką podróży w czasie, był światowej klasy fizyk, który notabene urodził się w mieście, w którym obecnie mieszka, czyli Ulm, Niemcy. Mówię tu oczywiście o Albercie Einstein. Czy podróże w czasie to tylko jedynie fantastyka naukowa? Jeżeli tak, to jakie warunki trzeba by było spełnić, żeby podróżować w czasie? Sektor tajemnic. Podróż w czasie. Czy to możliwe? Jak Ci się podobają tego typu filmy? Zanim zaczniemy, nie zapomnij dać znać o tym, zostawiając łapkę w górę. Pamiętaj, że każdy Twój lajk pomaga w rozwoju kanału. Żeby nie przegapić kolejnego odcinka, upewnij się, że masz subskrypcję i dzwoneczek ustawiony na wszystko. Taktyczny komentarz pod filmem dla zasięgów też mile widziany. Teraz, nie przedłużając, po krótkim intro zapraszam na film. Pomysł filmów na temat podróży w czasie był podejmowany bardzo często wśród producentów hollywoodzkich, dlatego że po prostu było na to zapotrzebowanie wśród ludzi. Najzwyczajniej lubimy sobie pomarzyć o podróżach w czasie. Scenarzyści podłapali ten temat i z tego pomysłu narodziło się kilka kultowych produkcji. Mi osobiście najbardziej przypadł do gustu film pod tytułem Wehikuł czasu z 2002 roku w reżyserii Simona Wellsa, w którym to filmie główną rolę zagrał Guy Pearce. Uwielbiam ten film i wszystkim tym, którzy jeszcze go nie widzieli, polecam w te zimowe, długie wieczory. Szczególne miejsce w moim sercu ma przepiękna muzyka i też scena, w którym główny bohater namawia swojego przyjaciela do zmiany standardowego myślenia i standardowych zachowań i każe mu wyrzucić swój melonik, który właśnie ma symbolizować te archaiczne zachowania. Ale dobrze, może ktoś się zdecyduje, więc nie będę tutaj spoilerował. Wehikuł czasu z 2002 roku. Polecam. Wracając do tematu podróży w czasie, zapraszam na materiał, który odnalazłem w internecie, który ewidentnie wskazuje, że taka możliwość istnieje. Brian Green, profesor fizyki i matematyki na Uniwersytecie Columbia i współzałożyciel Światowego Festiwalu Nauki, wyjaśnia, co dotychczas wiemy o podróżach w czasie. Wielki bagaż wiedzy pozostawił nam Albert Einstein. Kluczowe jest to, by uświadomić sobie, że istnieją dwa typy podróży w czasie i są one kompletnie różne. Podróż w przyszłość? Jest ona możliwa. Wiemy, jak to zrobić, ponieważ Einstein pokazał nam ten sposób ponad 100 lat temu. Zadziwiające jest, jak niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Einstein pokazał nam, że jeżeli w przestrzeni kosmicznej będziemy podróżować z prędkością bliską prędkości światła, a potem wrócimy na Ziemię, to okaże się, że czas dla nas płynął wolniej. Na Ziemi będzie już przyszłość. Okaże się, że przeniosłeś się w czasie do przyszłości. Einstein przekazał nam również, że jeżeli znajdziemy się w pobliżu dużego źródła grawitacji, gwiazdy neutronowej, czarnej dziury i zbliżymy się na krawędź tego obiektu,
to czas znacząco dla nas zwolni w porównaniu z innymi. Gdy wrócisz wówczas na Ziemię, okaże się, że jest tutaj już daleka przyszłość. To nie są kontrowersyjne sprawy. Każdy fizyk, który zna się na swojej pracy, zgodzi się z tym. Dyskusja zaczyna się, gdy mówimy o podróży w przeszłość, ponieważ wielu z nas nie uważa tego za możliwe. Głównym sposobem na podróż w przeszłość, który jest wart uwagi, jest taki dziwny koncept zwany tunelem czasoprzestrzennym. Odkrył go nikt inny jak Albert Einstein. Ten facet jest związany ze wszystkim w tej dziedzinie. Tunel ten jest mostem między jednym miejscem w kosmosie a drugim. Jest on drogą na skróty z jednego miejsca do drugiego. Einstein odkrył to w 1935 roku, ale później zdano sobie sprawę, że jeżeli manipulujesz przy otworze tunelu, umieścisz jeden blisko czarnej dziury i wprawisz w bardzo szybki ruch, to czas po obu stronach tunelu wystartuje w innym momencie, więc nie przeniesiesz się już z jednego miejsca do drugiego, a z jednego momentu w czasie do innego. Gdy ruszysz w jedną stronę, przeniesiesz się w przeszłość. Gdy ruszysz w drugą stronę, trafisz do przyszłości. Powtarzam, nie wiem, czy tunele czasoprzestrzenne istnieją. A nawet jeśli, to czy bylibyśmy w stanie przez nie przejść? Istnieje wiele niepewności. Większość z nas uważa, że podróże w przeszłość przy użyciu tuneli czasoprzestrzennych nie jest możliwa, ale też nie jest jednak wykluczona. Tłumaczenie Piotr Nalazek z artykułu dla strony Business Insider. Nie wiem, czy kogoś z was ten film przekonał do tego, że można się przenosić w czasie, ale powiem wam jedno. Moje filmy nie są na to ukierunkowane. Moim zadaniem jest opowiadanie o różnych, mam nadzieję, ciekawych tematach, a wam pozostaje ocena i ustosunkowanie się do tego. Chciałbym po prostu rozszerzyć wasze horyzonty na różne możliwości, o których niekiedy nawet nie pomyślicie. Nigdy nie miałem i nie będę miał na celu zmienić kogoś poglądów. Moim celem jest pokazanie danego tematu z różnych perspektyw. Wracając do tematu, jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Można podróżować w czasie? A co z doniesieniami o ludziach, którzy pojawiają się od czasu do czasu w miejscach, do których kompletnie nie pasują? Jest wiele zdjęć i kilka filmów, które pokazują ludzi, którzy nie pasują do danej epoki, dlatego że posługują się dziwnymi przedmiotami, które nie pasują właśnie do tych czasów, w których zrobione zostało zdjęcie, lub też mają nader nowoczesne ubrania niepasujące do reszty ludzi. Jak zwykle czekam na wasze komentarze pod filmem. Jeżeli film ci się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Mile widziane też są udostępnienia filmu. Kanał cały czas się rozwija, a te udostępnienia sprawiają, że po prostu film poniesie się dalej. Jeżeli można, bardzo, bardzo was proszę o to. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij dać subskrypcję i zaznaczyć dzwoneczek na wszystko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam już na kolejny. Na razie. Niech moc będzie z wami. Cześć!